Cześć, ja jestem Zumaciek i pogadamy sobie dzisiaj o 10 najgorszych grach 2D wszechświata. Mamma mia, czekajcie na mnie! Witajcie, moi kochani! Nie, pozwolisz, że ja będę mówił, dobrze? No. Grając w tysiące gier, zauważyłem, że są gry dobre i niedobre. Akurat w tym odcinku pokażę wam 10 przykładowych gier, które usmażą wam mózgi z czosnkiem i papryką. Zaczynajmy! Numer 10. Terminator 2 Judgment Day na konsolę Super Nintendo. No chyba każdy przynajmniej raz w życiu obejrzał filmy z Terminatora z naszym kochanym Arnoldem, prawda? Hasta la vista. Baby. Powstały też różne gry na podstawie filmów, ale ja musiałem dorwać akurat te z dna. Nie patrząc na grafikę, która w tamtych czasach była mało istotna, to jednak animacje sprite'ów już były oceniane i te tutaj... No popatrzcie na skok naszego ludzika, już nie wspomnę o kopnięciu w nabiał wroga. Akurat tak się składa, że wiem, jak robili animacje. Nie wiem, co ta gra ma wspólnego z filmem... A, no tak! Tytuł. Muzyka może i nie jest zła, ale mogłaby być leciutko bardziej rozbudowana niż zalupowana na pierdzielanka. A pamiętacie może sceny, w których przez parę godzin Arnold zabijał niewinnych motocyklistów i innych ludzi z ulicy? Cóż... Ja też nie. Sterowanie jest do dupy. Hitmarki niby są, ale takie, że albo trafisz kogoś w ryjca lub w nabiał, albo po prostu się zestrasz. Jeszcze to gówno tutaj się pojawiło, ale za Chiny nie wiem, jak to wziąć. Próbowałem wszystkiego, ale najwyraźniej gra mnie po prostu nie lubi. Numer 9. Babzi! Gra oparta na... ulubionej kreskówce z dzieciństwa każdego dzieciaka... No niby coś tam jest, ale ja nigdy o tym nie słyszałem. Z opisu gry wynika, że ma być połączeniem Mario Brothers i Sonic the Hedgehog. Lecz moim zdaniem jest to raczej połączenie 15 kilo żygowin pawiana z dosypką gówna w proszku. Próbowałem w to grać długo, starałem się przejść wiele poziomów, ale po prostu poziom mojej irytacji był już tak wysoki, że musiałem wziąć całą cysternę piguł na uspokojenie. Dlaczego ktoś tak ciekawy pomysł na postać, jaką jest Babzi, musiał aż tak mocno zmieszać z wodorostami na Atlantyku? Zobaczcie na inne zwierzaki z gier, które odniosły sukces. Smok Yoshi, Banjo, Sonic, nawet Pokémony, dzięki którym powstało anime z chyba prawie 1000 odcinków. A Babzi? Nawet nie wiem, do jakiego gatunku się zalicza. W ogóle nie wiem, czy do czegokolwiek to się zalicza. Gameplay w tle podczas mojego monologu wyjaśnia wszystko. Wyjaśnia, dlaczego ta gra została zdrapana ze ściany darkroomów dla wybrednych i wsypana do kartridży. A najlepsze jest to, wyobraźcie sobie, że to nie jest jedyna gra z Babzi. No dobra, powstały kolejne części, no więc no kurde, no chyba naprawili te wszystkie błędy, które były w pierwszej części. A gówno! Kolejne części gry o Babzi są jeszcze gorsze. Tyle wam powiem. Numer 8. Skupcie się, bo będzie ciekawie. Najlepiej odłóżcie na bok jedzenie i picie. Wyobraźcie sobie las. W lesie srająca małpa. Potem żuk gówna jad zjada te wykalia małpy. Następnie śliczny ptaszek zjada żuka, leci nad budynkami i wysrywa całą zawartość żołądka akurat do kosza z pomysłami na gry. I tak właśnie powstał Titanic na Famicoma. Rok 2005, gdzie powstały m.in. takie hity jak Resident Evil 4 czy God of War, wysrano właśnie tę gierkę. A wiecie chociaż o czym jest? No właśnie chodzi o to, że o niczym. Jak można zrobić z filmu katastro, romantyczno, erotyczno, muzyczno, dramatyczno, komediowego platformówkę zręcznościową? Nie potrafi wyrazić obrzydzenia patrząc na tę grę, a grywalność jest na poziomie pinta i notatnika. No, dajesz Jack, dajesz! Dasz radę! Nie dasz radę? Dobra, no to idź dalej. Dlaczego wszystko możecie tu zabić? O co w tej grze chodzi? Co to jesteś, jakaś cnotka, nie wydymka? W sumie wydymka, skoro rozpoczynamy grę obok auta i graszek. Nie polecam nikomu, ale to nikomu tej przewspaniałej gry, a twórcy niech lepiej zajmą się kręceniem kebabów. Znaczy nie wiem czym, kurwa. Numer 7.
Czego nie może zabraknąć na stole wigilijnym? Nie, nie karpia. Pilota, którym włączamy TV i całkiem przypadkowo włączając słoneczną stację widzimy znajomy od wieków. Ten sam ryj co święta. Niedługo jego twarz zacznie się pojawiać na opłatkach. Oczywiście można było się domyślić, że zaraz zrobią grę na podstawie filmu. Standardowo sterujemy tytułowym gostkiem, w tym przypadku... no, chyba Kevinem. Nic dupy, nic pietruchy, rozpoczynamy grę w naszym pokoju i mamy za zadanie zbierać kosztowności, po czym wrzucać je do sypu na brudną bieliznę. Niby proste, nie? Nie do końca. Podczas zbiorów będą na nas polować Marv i Harry i... Harry? I Harry. A to co za pacan? Ale broń, jaką się posługujemy, po prostu rozwaliła mi mózg. Pistolet na wodę. Czy ktoś o zdrowym umyśle strzelałby do uzbrojonych bandytów wodą? Cóż, chyba że Kevin jest tutaj półmózgiem. W każdym razie wersja na Super Nintendo jest po prostu nudna. Przeszedłem co prawda pierwszy poziom, ale jak zauważyłem, że w drugim będziemy robić praktycznie to samo, co w pierwszym, tylko w innej scenerii, to po prostu wyłączyłem. Może jednak damy szansę i przetestujemy część drugą? Tak, wyszła część druga. Okej! Ledwo zacząłem grę i jakiś gość zaczyna mnie dusić i gramy od nowa. Mamy normalnie pół sekundy na ruch, zanim dopadnie nas ten zboczeniec i nie zrobi nam z szyi tunelu wenezuelskiego. Ale okej, potem co? Dziwactwa i nudy. Dosłownie każdy chce nas zabić, nawet walizki. Nawet, kurde, walizki. Koniec. Lecimy dalej. Może wersja na Sega Genesis będzie jednak lepsza. Aha. Jeździmy sankami z napędem jądrowym po zaśnieżonej planszy i bijemy bałwany zbierając opony. Seems legit. No dwójka? Nie pytajcie. Serio chcecie? Dobra, macie. Numer 6. Ktoś oglądał? Każdy. Ktoś grał? Nie każdy. Ale ja grałem. I bardzo tego żałuję. Nikt. Powtarzam, nikt tego dotykać nie powinien. Ta gra jest chyba najgorszą grą o Power Rangersach i nie mam pojęcia, dlaczego wyszła na rynek. Nic tutaj nie działa. Grafika jest obrzydliwa, dźwięki trzeszczące. Łazienka jest za mała, widoku nie widać, a radio nie działa. Radio działa, w przeciwieństwie do ciebie. Co? Sprawdzę, czy da się naprawić ty wredna nietoperze. Nie. Wybaczcie, ale ja się z tego wypisuję i pozwólcie, że przejdziemy do następnej gry, bo ja tutaj już nic nie wymyślę. Poza tym, idę się wyżygać. Numer 5. Nasz ulubiony superbohater dostał własną grę na NES-a. No jak? Nie wiecie, kto to Silver Surfer? To ten taki srebrny facet latający po przestworzach kosmicznych na desce do prasowania. O, widzicie? Teraz każdy kojarzy. Jak mówiłem, dostał grę. A potem dostał zawału i umarł. Dlaczego? Bo w nią grał. Gra składa się z kilku, że tak to nazwę, poziomów, w których różni się tylko i wyłącznie kierunek lotu, albo góra, albo bok. No zróżnicowany w chuj. Nie no, gra sama w sobie byłaby okej, gdyby nie to, że praktycznie nie mamy HP. Nasz Super Silver Surfer jest aż tak słaby, że po jednym plaskaczu w mordę po prostu umiera i zaczynamy grę od nowa. Może i dla wytrwałych nie jest to żaden challenge, ale dla przeciętnego gracza, który jest przyzwyczajony do co najmniej 2 HP, będzie bardzo, bardzo zawiedziony i kulturalnie odłoży tę grę na półkę. Wrogowie to jakieś patologiczne zgrzybiałe deskociągi, które i tak was zabiją jednym strzałem w ryj, nawet gdyby wyglądały jak niewinna rybka. Nie da się w to grać, chyba że ktoś ma cierpliwość mistrza szachów. Serio. Dla łatwo denerwujących się nie polecam tej gry. Po prostu nie polecam. Przejdźmy dalej. Nie polecam. Nie grajcie w to. Nie polecam. Nie grajcie! Numer 4. Chyba każdy, kto jest szanującym się katolikiem, nie sięgnie po żadną religijną grę. Dlaczego?
bo one są po prostu zjebane po całości. Bible Adventures to gra, w której między innymi sterujemy jegomościem imieniem Noe. No i w sumie tyle. Biegamy starym zoofilem, łapiąc męskiego i żeńskiego przedstawiciela różnych gatunków zwierząt. No niby okej, ale po co to? Nie lepiej włączyć sobie Mario i mieć przynajmniej jakiś poziom trudności? Jest wiele innych gier, w które warto pograć, byle nie w to gówno. No niby taką gierkę nie można brać na poważnie, a raczej z dużym dystansem, no ale wybaczcie. Mi jakoś dziwnie się gra zoofilem łapiącym za odwłok węża czy świni. Kiedy już zbierzemy naszym nieśmiertelnym, no tak... Nasz Noe w tej przespaniałej grze jest nieśmiertelny, no niby jak inaczej. Przecież tak było, nie pamiętacie? Nie? Nie pamiętacie? Na pewno? Czytaliście? No właśnie. A więc kiedy już zbierzemy wszystkie śmierdzące zwierzęta, to nie ma żadnego gratulacje, nie ma żadnego dziękuję. Jest rozkaz pod tytułem fajnie, a teraz zapierdalaj po więcej zwierząt. Aha, czyli kolejne etapy gry to zbieranie kolejnych sierściuchów, tylko tym razem z niby wyższym poziomem trudności. Cóż, coś za coś. Im wyższy poziom trudności w grze, tym niższy poziom inteligencji twórców. Gra od czasu do czasu obdarzy nas cudownym cytatem z Pisma Świętego. Taki smaczek. Dzisiaj to by robiło za DLC. Nie grajcie w to, błagam. Ja zagrałem i żałuję. Numer 3. 99% społeczności obejrzało co najmniej jeden odcinek Pokémonów w życiu. Jednak trochę mniejszy procent ludzi wie, że anime powstało na podstawie gier. Tysiące gier z Pokémonami wyszło na rynek, lecz jedna... Jedna jest wyjątkowa. Specjalna. Zabójczo... Wstrętna! Kupując tę grę, fan Pokémonów myśli: o, kolejna super gra o Pokémonach. Lecz kiedy ją już włączy, lekko się zdziwi. Po włączeniu na pierwszy rzut oka gra wydaje się być nawet sympatyczna. I owszem, wydaje się być sympatyczna. Jest nieziemsko chamska. Pikachu wygląda jak chiński żul, a dźwięki są dobrane chyba przez najlepszego eksperta. Podam wam przykłady. Ten tutaj koleżka drze mordę. Ten drugi ma odgłos strzały z łuku. Osę zabijamy sprężynką z dupy. A sam Pikachu waży 7000 ton. Nie wierzycie? Posłuchajcie. To jest odgłos lądowania Pikachu na trawie. Tu ja już wolę nie słyszeć Pikachu lądującego na metalowej podłodze. W dosyć dziwnym miejscu spotkałem niby bossa, którego po pokonaniu go w spektakularnej walce dostałem dosłownie złote nic. Nic. Gówno. Nawet żadnego dziękuję od twórców, tak po prostu zniknął, nie dropiąc ani serduszka. Nie mówiąc już o muzyczce, której lup leci w tle, a teraz słyszę ją dosłownie wszędzie. Numer 2. Różne używki ludzie robią. Media robią z gier narkotyki, a w sklepach z butami wciąż grasuje mocarz. Jak temu zapobiec? Zapomnijcie o jakichkolwiek spotach negujących wszelkie narkotyki. Po prostu pograjcie sobie w antynarkotykową grę. Tak. A co myśleliście, że graliście już we wszystko? Na świecie powstało kilka antydragowych gier, a ja wybrałem taką, którą można spokojnie mianować grą do dupy. Sterujemy w niej chyba psem na deskorolce, czy coś takiego. W każdym razie przed samym graniem rodzice naszego bohatera mówią nam, jakie to dragi są złe, że zawsze trzeba powiedzieć nie. Nein, no, niet, niente. Skipując nudny part, pojawiamy się przed domem. Nic tu o grafice powiedzieć nie mogę, bo nie jest zła jak na NES-a, ale grywalność... No, tutaj to już jest problem. Dlaczego w grze antynarkotykowej atakują nas ptaki, psy i wie co jeszcze? Dlaczego nie może nas zaatakować na przykład, nie wiem, jakiś narkoman czy dealer? No twórcy tej gry chyba sami coś brali, zanim to zrobili. Diabelskie ptaki zniszczenia rozłupią nam czachę, niż zdążymy wciągnąć cokolwiek. A ultrabalistyczne psy z piekieł rozerwą nam dupsko i tyle będzie z naszej wędrówki. W sumie też nie wiadomo dokąd i po co. Jeśli chcecie pograć w jakieś gry antydragowe, to polecam Google. Tej gry nie. Google tak. Tej gry nie. Nie! I w końcu numer 1.
Nie. Tutaj już mi brakuje słów. Ta gra to największe gówno 2D. Pogracie sami, a przekonacie się, o czym mówię. Nie warto o tej grze nawet wspominać. Najlepiej wyjść i zapomnieć. Wyjść i zapomnieć. Dlaczego to gówno powstało w ogóle? Fucking shit!